już od maja ubiegłego roku. Docieramy właśnie ze sztuką operetkową pod okna mieszkańców, bezpośrednio na osiedla, dzielnice, miast, miasteczek, wiosek i cieszymy się niezmiernie, że w tym roku miasto Opole zaprosiło nas na aż 9 koncertów, które prezentujemy w różnych lokalizacjach i przede wszystkim daleko od centrum, docierając do tych najbardziej odległych dzielnic, aby zakończyć koncertem finałowym na opolskim rynku w piątek o godzinie 19. Na ten koncert już teraz możemy zaprosić, a teraz też możemy powiedzieć, że niezwykle szerokie spektrum widzów możemy chociażby oglądać tu przy Wodnej Nucie. Jak najbardziej. Zapraszamy i maluchów, i dorosłych, i seniorów, bo jest to operetka dla każdego. Każdy koncert jest inny, który prezentujemy tutaj w Opolu. One się od siebie różnią. Natomiast też bardzo ważna jest edukacja, na którą stawiamy, dlatego po wszystkich koncertach wręczamy dzieciom operetkowe kolorowanki. Każdy może pokolorować artystów, wizerunki ich, którzy występują, pojawiają się na tych koncertach, ale też przygotowujemy konkurs dla opolskich maluchów. Konkurs, który odbędzie się na naszym Facebooku Operetka Wrocławska i drogą plebiscytu do 10 czerwca czekamy na wszystkie prace plastyczne i mieszkańcy będą głosować w takim plebiscycie pod względem liczby lajków, serduszek na najpiękniejsze prace, które oczywiście nagrodzimy. Operetka uchodzi za jedną z najtrudniejszych ze sztuk muzycznych, nawet trudniejszą od opery. Tutaj musimy mieć świetną dykcję, musimy mieć znakomite umiejętności aktorskie, taneczne, występujących śpiewaków. Gdy dodamy do tego tancerzy baletu, wartkie prowadzenie, mamy klucz do wspaniałego, wyśnionego świata operetki.